Dzień dobry wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja mam na imię Zuzia, a wy zawędrujecie się na kanał Zu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej, żeby być już na bieżąco z każdym moim kolejnym filmem. Zapraszam was też na mojego Instagrama, gdzie wstawiam stories, posty, staram się być tam aktywna, oraz na mojego TikToka, gdzie ostatnio naprawdę sporo nagrywam, więc też zapraszam po jakieś mini vlogi i więcej mojego kontentu. Zanim przejdziemy, parę komentarzy ode mnie. Jest tak gorąco, jest freaking tak gorąco, a ja musiałam zamknąć okno, żeby tutaj nie było żadnych szumów, ale już się nie zmusiłam, żeby włączyć softboxa, bo po prostu chyba bym się ugotowała. I już jestem czerwona trochę, ale to nic, nie zwracajmy na to uwagi. Także drobne poprawki. I lecimy z tematem. Dzisiaj mam dla was Q&A. Poprosiłam was na Instagramie, żebyście zadawali mi jakieś pytania. Na moim kanale Q&A nie było bardzo, bardzo długo, także cieszę się, że mam okazję taki nagrać i cieszę się, że macie do mnie jakieś pytania i że jestem na tyle ciekawą osobą, że w ogóle chcecie mi je zadawać. Zaczęły się oczywiście ostatnio wakacje, także jest trochę takich właśnie letnich pytań, trochę jest niezwiązanych z niczym. Co, bez zbędnego przedłużenia zacznijmy odpowiadać. Więc pierwsze pytanie, które mam, co ciekawego ostatnio przeczytałaś? To zrobiłam taki trochę update książkowy, bo mam akurat też tutaj obok książkę, którą czytam w tym momencie, czyli Arystoteles i Dante, Dive into the Waters of the World. Czytałam pierwszą część po polsku, po prostu cudo, arcydzieło i w ogóle jakby bez komentarza uwielbiam tą książkę, ale druga część jest na razie dostępna tylko po angielsku i uznałam, że no nie mogę się doczekać i jakby nie będę czekać, nie będę czekać na polskie tłumaczenie, przeczytam ją po angielsku i powiem wam, że czyta się ją naprawdę spoko. Aczkolwiek jest mi trochę dziwnie, że przeczytałam pierwszą część po polsku, drugą po angielsku, wolałabym obie przeczytać w jednym języku, ale myślę, że to też nie ma aż takiej dużej różnicy, aczkolwiek no, bardzo polecam tą książkę, jakby jestem jakoś w połowie i już wam mogę po prostu z całego serca polecić, a pierwszą część tym bardziej. A z tego, co ostatnio czytałam, to takie coś, co mi zapadło w głowę, to Malis, a jest to takie trochę fantazy, romans fantazy, w sumie nawet nie wiem. Ale po prostu dosłownie nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś takim. To jest taki retelling trochę Śpiącej Królewny i jakby w ogóle czat, serio, bardzo fajne, także polecam. Jakie plany na wakacje? Słuchajcie, jadę za niedługo na obóz. Mój po prostu ukochany obóz, na którego jeżdżę już od paru lat, czyli obóz zajęć, na które chodzę, obóz musicalowy. Mega się cieszę, myślę, że będzie po prostu czat, petarda i wszystko. Drugą połowę lipca mam wolną, mam zamiar po prostu tak spontanicznie albo jakieś właśnie wyjazdy, na przykład dzień, dwa, albo po prostu spotykać się ze znajomymi i też troszeczkę pracuję, ale to dosłownie kilka dni. Później na początku sierpnia jadę z moimi przyjaciółkami nad morze, też w ogóle bardzo się cieszę. I też w sierpniu lecę w pewne miejsce, ale jeszcze nie będę wam zdradzać. Wydaje mi się, że jeszcze nigdzie nie zdradziłam, gdzie lecę i chyba wam tego nie zdradzę, dopóki nie będę już tam na miejscu. Na pewno będę nagrywać dużo vlogów, znaczy dużo. No nie jadę tam na jakoś bardzo długi czas, więc myślę, że tak 1-2 vlogi będą. No i po prostu już nie mogę się doczekać, bo jest to miejsce, o którym marzyłam już od pewnego czasu i które bardzo, bardzo chciałam odwiedzić, także cieszę się, że mi się uda w te wakacje. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i że szczęśliwie dolecimy tam. I potem jeszcze taki mniejszy, powiedzmy, plan. Pod koniec sierpnia jadę na koncert Eda Sheerana w Warszawie i też na pewno z moją znajomą, z którą jedziemy, pojedziemy sobie dzień wcześniej, żeby mieć dzień na zwiedzanie Warszawy i dzień koncertu, także też się bardzo, bardzo cieszę, bo Eda Sheerana bardzo lubię i w ogóle lubię chodzić na koncerty, więc też fajnie, fajnie. Mam w sumie takie bardziej luźne wakacje, mam mniej planów niż zazwyczaj, ale chciałabym jeszcze pojechać do mojej babci, może do mojej cioci na kilka dni. No i ogólnie, wiecie, tak myślę, że te plany się zrobią w trakcie. Chciałabym na pewno też się pospotykać ze znajomymi, posiedzieć też w domu, odpocząć, naładować baterie, that's all. Pytanie góry versus morze. Zdecydowanie morze, ja nie lubię gór. Jakby według mnie widok not worth it, totalnie nie jest warty po prostu wszystkiego, co trzeba przeżyć, żeby tam dojść.
i po prostu, nie wiem, gondola może mnie zabrać na górę, ja dalej nie idę. No po prostu nie przepadam za chodzeniem po górach, a morze od zawsze jest w moim sercu, uwielbiam morze i uważam, że w ogóle morze ma taki super klimat. Nawet to nasze bałtyckie, no nawet to nasze zimne bałtyckie morze ma swój klimat i uwielbiam być na plaży, nad morzem, no cudowne. Lody versus gofry. Zdecydowanie lody. Fun fact o mnie, ja praktycznie nigdy nie zamawiam gofrów, jak jestem gdzieś na mieście. Jeżeli mam do wyboru gofry, a coś innego, to nie wiem, kiedy ostatni raz moim wyborem były gofry. Jeżeli jem gofry, to tylko takie w domu przyrządzone. Po prostu jakoś nie jestem fanką gofrów. Opalanie czy chowanie w cieniu? Ja się nawet lubię opalać, ale jakby... Nie daję rady na przykład, nie wiem, pociągnąć kilku godzin w słońcu. Po prostu ja tak chodzę trochę. Tutaj trochę cienia, tutaj trochę słońca i tak sobie wędruję. Zakładając, że w dane miejsce możesz dotrzeć wszystkim, auto, pociąg, samolot. Co wolisz? Chyba auto. W sensie ja nigdy na przykład nie leciałam samolotem, więc bardzo ciężko mi się tutaj do tego odnieść, do tej opcji. Auto jest o tyle wygodne, że po prostu no masz jakby siebie tylko. I tam może twoją rodzinę, znajomych czy coś takiego, ale nie idziesz w ogóle z obcymi ludźmi, masz bardzo duży komfort właśnie jakby miejsca i tak dalej. Ja na przykład bardzo lubię długie podróże autem, ale lubię też w ogóle pociąg. Ja uważam, że pociągi są super, jeżeli macie miejsce siedzące, bo jeżeli nie, to jest trochę gorzej. Forma na lato. Przygotowana wcześniej, czy zaczynasz wakacje? Ja powiem wam, że ja już się nie bawię w żadne formy. Jakby w tym momencie już jestem taka pogodzona z moim ciałem. Ja myślę, że przestałam się już tak przejmować, czy wyglądam na pewno na wysportowaną, szczupłą, jak w ogóle się to moje ciało prezentuje. I ja po prostu ćwiczę, jak mam ochotę. Na przykład przez ten cały rok szkolny w ogóle praktycznie nie ćwiczyłam, oprócz chodzenia na zajęcia dodatkowe typu tańce i tak dalej. To takie, że w domu coś robiłam, oj, totalnie nie. Ale jakby nie mam sobie tego za złe, bo wiem, że po prostu rok szkolny to jest dla mnie ogromna harówa. I nie wiem, gdzie ja bym wcisnęła te ćwiczenia. I myślę, że byłabym po prostu jeszcze bardziej zmęczona niż byłam. A i tak już to zmęczenie było duże. Więc po prostu trochę wywalone w te ćwiczenia mam. Teraz w wakacje coś tam zaczęłam ćwiczyć, w sensie sobie czasami poćwiczę. Bo jakby to jest fajny sposób według mnie na spędzenie czasu, taki aktywny. Ale nie mam parcia, że muszę jakoś super wyglądać. Jakie są twoje wymarzone miejsca na świecie, które chciałabyś zobaczyć? Szczerze, to jest... Takie ciężkie pytanie, bo ja po prostu chciałabym bardzo podróżować w przyszłości. Ja zobaczyłam bardzo mało miejsc w sumie, nie byłam w wielu krajach. Bardzo chciałabym wykroczyć poza Europę wreszcie, bo nigdy nie byłam poza Europą. Bardzo mi się podobają różne kraje afrykańskie, azjatyckie, takie tropikalia trochę, ale też bardzo lubię jakieś takie miasta i wiecie, gdzie można pozwiedzać. Ja ogólnie uważam, że każdy kraj ma coś do zaoferowania pięknego, więc w ogóle najchętniej bym pojechała do każdego. Co robisz sama w domu? Czytam, oglądam seriale, właśnie czasami sobie poćwiczę. Teraz zaczęłam szydełkować, ale na razie mi tak idzie mocno średnio, ale wiecie, powoli do przodu. Nagrywam dla was filmy, montuję dla was filmy, siedzę na telefonie po prostu. Gram na keyboardzie, na ukulele, piszę. Ogólnie mam bardzo dużo jakichś takich hobby, które nie potrzebują wychodzenia z domu, więc to jest super w ogóle, polecam znaleźć takie. Czy na Bielchemie jest tak trudno, jak straszą? Słuchajcie, nagrałam cały osobny filmik o tym, jak jest na tym super rozszerzeniu. Tutaj macie adnotację? Koniecznie spójrzcie. Ulubiony letni owoc. Szczerze, kocham wszystkie letnie owoce. Truskawki, maliny, czereśnie. To jest chyba moje takie favorite trio. Jaką miałaś średnią w tym roku? Szczerze, nie mam pojęcia. Jakby... Tak naprawdę nie mam pojęcia. Coś chyba koło 4-4, 4-5, nie wiem. Nie wiem w sumie, czemu odpowiadając na to pytanie nie wyjęłam po prostu świadectwa i tego nie policzyłam, ale zrobiłam to teraz przy montażu. Poświęciłam się, wyliczyłam i wyszło mi 4,38. Także taka właśnie była moja średnia w tym roku. Jeśli nie Bielchem, to jakiś profil językowy, ale taki, że na przykład same języki. Ale w sumie to nie wiem, bo jakby ja miałam bardzo, bardzo duży problem z wybraniem profilu. To nie było tak, że na przykład miałam dwa jakieś, na które bardzo chciałam iść i zastanawiałam się między tymi dwoma, tylko ja nie miałam żadnego, na który chciałam iść. Więc to było takie, co mam zaraz robić, więc ciężkie pytanie. Co myślisz o imprezach i alkoholu? Po pierwsze, mi się wydaje, że te dwie rzeczy nie muszą się łączyć. Uważam, że można się bardzo dobrze bawić na jakiejś imprezie nie mając alkoholu. Ogólnie uważam, że wszystko jest dla ludzi,
A jakby imprezy są według mnie super, fajnie się pobawić. Ja nie byłam na jakichś wielu imprezach w moim życiu, ale każdą wspominam bardzo dobrze. Jeśli chodzi o alkohol, to też myślę, że właśnie wszystko jest dla ludzi i póki jakoś tego się nie nadużywa, po prostu nie upija się codziennie ani nic takiego, to jakby spoko. Czy z początku bałaś się, że twoi znajomi będą się śmiać, że nagrywasz na YouTubie? Oj, zdecydowanie. I nagrałam też taki filmik na chyba rok kanału, tutaj też wam go podanotuję, w którym opowiadałam wam taką moją historię i dlaczego przez cały rok dosłownie utrzymywałam mój kanał w sekrecie. Bo tak było. Przez rok, no, bardzo mało osób wiedziało o moim kanale, bardzo mało osób wiedziało, że nagrywam, bo bałam się po prostu opinii ludzi, oceny, wyśmiewania i tak dalej. Czy jakby ktoś zobaczył cię na mieście, to zgodziłabyś się na zdjęcie? Tak, oczywiście, jakby w ogóle byłoby mi tak strasznie miło, nawet sobie tego nie wyobrażacie. Mogę wam zresztą powiedzieć, że już raz byłam poproszona na zdjęcie, właśnie całkiem niedawno miałam swoje pierwsze doświadczenie, że właśnie ktoś, kto mnie ogląda, do mnie podszedł i poprosił o zdjęcie. To był pierwszy raz, pierwsza tego typu sytuacja i było mi w ogóle przemiło. Było mi co prawda dosyć niezręcznie, ale myślę, że wiecie, z każdą kolejną sytuacją będę się tak szkolić w tym, żeby być trochę bardziej otwarta do ludzi i mam nadzieję, że jeżeli to oglądasz, Ola, mam nadzieję, że dobrze zapamiętałam twoje imię, to cię pozdrawiam i buziaki, że dałaś mi okazję przeżyć coś takiego, bo to naprawdę było niesamowite, że wiecie, no jakby nagrywam tutaj, wiem, że ktoś mnie ogląda, widzę te cyferki, ale jeżeli podejdzie do ciebie faktycznie człowiek, który w ogóle chce spędzić z sobą chwilę czasu, chce poświęcić ten czas, żeby w ogóle zrobić sobie z tobą zdjęcie, like what? To jest po prostu totalnie inne doświadczenie, ale no było super. I słuchajcie, to chyba tyle pytań. Muszę się przyznać, że nie odpowiadałam na wszystkie, ale na niektóre po prostu dosłownie jakby nie mam odpowiedzi. W sensie nie wiem, co bym mogła odpowiedzieć, więc tak sobie wybierałam, które mi najbardziej pasują. Więc jeżeli ten film wam się spodobał, nie zapomnijcie o apeczce w górze, subskrypcji mojego kanału. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć na moim kanale, bo ostatnio mam taki spadek weny, o czym już wam pisałam na Instagramie, ale mam nadzieję, że będzie tylko i lepiej. Także do zobaczenia w kolejnym filmie już bardzo niedługo. Pa, pa!